Dzisiaj pogoda jest typowo sandaczowa. Jeden stopień na plusie, mocny wiatr, zimno jak nie powiem gdzie. Ja jestem ubrany, to jest taka kurtka goreteksowa, to jest polar czwórka, to jest polar trójka, to jest polar dwójka, to jest golf i tu koszulka z napisem wiadomo jakim. I zimno mi. Mam jeszcze gdzieś rękawiczki, chyba je założę, bo najpierw muszę uzbroić sprzęt. Nie wiem, co nam odbiło, że dzisiaj z kolegą przyjechaliśmy na grunt. Nie wiem, no w ogóle czy coś będzie brało. No ale spróbujemy. Usiądziemy sobie, potem zapalimy ognisko, zjemy po kiełbasce, wypijemy po herbatce z termosu bez wspomagacza, ponieważ wracamy później autem. No zobaczymy. No jak coś się uda, to pokażemy. Jak się nie uda, to nie. I tyle, no to... Co tam będę Państwu dużo gadał, rozkładamy sprzęt, łowimy ryby. Humor mam taki, jak dzisiaj na wyżej załączonym obrazku jest pogoda. Ale myślę, że jak coś chwycimy, to morda mi się uśmiechnie. Całkiem ładnie. Myślę, że około 1,5 kg będzie miał. No rybka jest. Kilogram ma. A, kilusek taki. Wiesz co, jest delikatny przypon, to może niech on się zmęczy, słuchaj, bo szkoda, żeby z haczykiem poszedł do wody. Potrzymam to. O właśnie. On się zmęczy po prostu, wiesz. Damy mu powietrza. Żeby powietrza troszeczkę złapał sobie parę razy. Mhm. No, hop. Jeszcze powietrza troszeczkę, proszę. No, już się położył. Raz. To co, wyhaczam i do wody, tak? Tak jest. To może go pójść po samym brzegu. Zdecydowanie jest ten większy. Bankowo jest większy. To właśnie. Zobacz, no, ten już będzie. Ładnie chodzi? Bardzo ładnie chodzi. Świetnie. Nie, podobny jest. Malutki to. Ale zobacz jak walczy, jaki waleczny. Tak, one są właśnie. Niby już jest zimna woda. Ale jeszcze bardzo ładnie walczą. A to jeszcze nie jest taki typowy zimowy lecz, nie? Tak. Podobny jest, może odrobinkę większy. To jest srebrniutki, ładny. Poczekaj się sekundeczkę. Stałem w miejscu, gdzie teraz jest już stały ląd. To było około 15-17 lat temu. Nie, więcej, przepraszam. Było 20 lat temu. I łowiliśmy sobie na czerwone robaki. I brał leszcze, jakieś jaźnie, to była taka woda 3-metrowa. No i w pewnym momencie zacinam. No i czuję coś naprawdę dużego, naprawdę dużego. Holuję. Chodzi mi przy łódce, chodzi, mówię, mam suma. Nie ma mowy, sum, bo to idzie dnem, typowo. Tak metr pod lustrem wody, jak to podniosłem, jak wyłożył mi się, znaczy wyłożył się, przełożył się, jak zobaczyłem takie cielsko leszcza, mówię, rany boskie, Edek świętej pamięci, podbieraj go. Już go tak podciągnąłem gdzieś pół metra pod wodę, a ten zamiast poczekać z podbierakiem i wystawić podbierak, ja bym, czyli tak w ten podbierak prawdopodobnie by nie wszedł, to włożył ten podbierak do wody, zaczął merdać, zaczepił widocznie haczykiem o siatkę i ten lesz się urwał, zerwał. To był największy lesz, jaki ja w ogóle w życiu widziałem. On był naprawdę bardzo, bardzo duży. No ale takie okazje ma się raz w życiu i jeśli się takich okazji nie wykorzystuje, to niestety już na tę okazję liczyć nigdy nie możemy. I jest taką powolną raczej rybą. Jest to ryba, zresztą nie na darmo się mówi ty leszczu, nie? Że czy ktoś jest jakiś taki mimozowaty, taki powolny, taki flegmatyczny. No właśnie taki jest lesz, taka jest jego natura. Powolna, te jego ruchy takie są zwolnione. No właśnie coś tak jakbym teraz mówił. Nie ma tej dynamiki, takiej jak bolem, tu się rozgląda. On jest tak spokojny, to sobie podpłynie, to sobie dmuchnie, to sobie zeżre. Taka jest jego natura, no jakby wszyscy byli młodzi, piękni i ach, ech, no to nie byłoby co do czegoś porównywać, prawda?
To jest ciekawa ryba, dlatego że nabierze cały rok. Leszcz bierze cały rok. Możemy go łowić latem, wiosną, zimą. Bardzo fajnie łowi się leszcze spod lodu. Ja nie jestem zwolennikiem, amatorem łowienia podlodowego, dlatego że to ja jestem zmarźlą. Pamiętam takie zdarzenie, też łowiliśmy na grunt, na tamach, które nazwałem kiedyś. Tam tutaj właśnie w okolicach Żerania, Tarchomina, Dąbrówki. Jedynka, dwójka, trójka nazwałem te tamy. Do dzisiaj obowiązują te nazwy, nie chwaląc się. I pamiętam, na dwójce łowiliśmy na grunt. I tak było, że za tamą była głębia. No i wiadomo, branie, polujemy. Dzwoneczek zjęliśmy i jak była niższa woda, to na początku tamy była taka płyciutka woda. No i wychowaliśmy tego leszczyka, on sobie stoi, leszczyk w wysokości mniej więcej takiej, a woda taka, czyli pół grzbietu mu wystaje. No dobrze, no to wycholowaliśmy go i spiął się. No i stoi sobie biedaczyna, tak jak jego pozycja, że tak powiem, normalna, obowiązująca. Jak sobie stoi w tej wodzie, do połowy woda go obejmuje, no to idę po niego i chcę go schwycić. A ten leszczyk nagle przewraca się w ten sposób i jak płastuga, chlup, 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 popłynął tą płytką wodą na głębszą. I mówię do kolegi z Mariuszem, wtedy mówię: Mariusz, zobacz, my mówimy, że ryba taka głupia tego, no kto by w ogóle pomyślał, że coś takiego można zrobić. Zmienia całkowicie obrót swojego ciała i nienaturalnie płynie, żeby się uratować. Ryba, bo my ludzie myślimy, że to wszystko jest takie, że my jesteśmy najmądrzejsi, że my najwięcej wiemy, a właśnie nie, właśnie nie. Miliardy lat natura się tworzyła, bo ziemia, nasza kula ziemska ma około 4,5 miliarda lat, tyle trwa. I jeszcze mniej więcej w połowie życia jest nasza kula ziemska, bo to zależy od długości, że tak powiem, działania naszego Słońca. I ta natura tworzyła się, było to wszystko zaburzane, zlodowacenia, czasy, kiedy było cieplej, zimniej. I ta natura sobie, że tak powiem, dawała radę. Natomiast człowiek to jest bardzo krótkie istnienie, tak zaburzył ekosystem, tak zaburzył działanie na tej ziemi, w ogóle tak zniszczył przyrodę, że w przeciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły geometryczne i potworne zmiany. I my sobie mówimy: tak, bo to taka ryba, bo to jakieś tam chrząszcze, to są jakieś takie stadia, że tak powiem, one w ogóle do nas nie pasują. Nieprawda. Te zwierzęta sobie krzywdy nigdy nie zrobią, a człowiek robi dla swojej wygody, robi krzywdę nawet sobie. Sobie i przyszłym pokoleniom. I to jest inteligencja, i to jest mądrość, wprost przeciwnie. Zmierzamy w bardzo, bardzo...